Witam Państwa serdecznie. Druga część rozmowy we wspaniałym miejscu z wyjątkowymi nauczycielami, mogę tak powiedzieć, jak najbardziej. Proszę bardzo. Panią Danusią i Panem Jerzym. Teraz sobie jeszcze porozmawiamy tutaj o kolejnym masażu, którego można się u Was nauczyć, Lomi Lomi. Tak naprawdę, Lomi Lomi Nui. Jest to hawajski masaż. Masaż całego ciała. Lomi, to znaczy dotykać, ugniatać, dotyk miękką łapą kota. I rzeczywiście jest on bardzo miękki, ale jest dynamiczny. I jego rolą, jedyną taką podstawową rolą, to jest usuwanie napięć mięśniowych. W dzisiejszych czasach żyjemy tak szybko i tak czasami wiele sytuacji stresujących, że naprawdę czuję, że no, potrzebny jest i warto go propagować, warto go uczyć, no i warto go otrzymywać i dawać. Zresztą ludzie nauczyli się korzystać z masażu w ten sposób, że nie czekają na to, że boli ich kręgosłup, czy już są do końca wyczerpani, przychodzą do relaksu, dlatego żeby się poczuć lepiej i dopiero wtedy być w pełni kondycji, w pełni zdrowia. I zaczynają doceniać właśnie ten dotyk, że właśnie ten dotyk, ta uważność skierowana dla tej tylko osoby, to jest chyba niezwykłe, że w tym masażu najważniejsze jest skupienie. Skupienie na osobie, którą dotykasz i na ruchu, który wykonujesz. Niezwykły masaż. To jest zawarte w nim, właściwie dotykamy wszystkie części ciała, oczywiście z pominięciem sfer intymnych. Osoba jest przykryta i odbywa się te fragmenty ciała, które się masuje, tak? Więc czują się bezpiecznie. Zresztą, kiedy uczymy jako nauczyciele, to praca z ręcznikiem postawiona jest na miejscu numer jeden. Bo zdajemy sobie sprawę, obserwujemy naszych uczniów, że jeśli będą umieli tak naprawdę dobrze przykryć tę osobę, żeby czuła się komfortowo, to też inaczej ten masaż odbierze. Nie będzie się stresować, zrelaksuje się, a to nie tylko relaks dla ciała, ale też usuwanie napięć mięśniowych pozwala, że całe ciało funkcjonuje no, prawidłowo, mogę tak powiedzieć, tak? A więc i ktoś nam tak pięknie powiedział, mówi, wiesz, mówi, po tym masażu rozluźniają mi się półkule mózgowe. No więc słuchajcie, no chyba nic lepszego nie można od masażu oczekiwać, prawda? Mimo że, no oczywiście dotykamy głowy, dotykamy twarzy, tak? Ale do mózgu się nie dobieramy. No, a ja muszę powiedzieć właśnie, bo się w pełni z Tobą zgadzam, bo też miałam okazję doświadczyć różnych masaży i też tutaj osoby, które mnie znają, wiedzą, że jak czegoś sama nie spróbuję, to nie polecam. A akurat miałam przyjemność w ostatnim czasie, w tym roku, być masowana przez jedną z Waszych wspaniałych uczennic i właśnie dzięki temu mogłam doświadczyć, czym jest ten masaż. I dlatego też można powiedzieć, to było wszystko takie powiązane, ale mówimy, nic się nie dzieje przypadkiem. I powiem, że właśnie jak mi zaczęła robić ten masaż, to ja sobie tak rozpoznałam, kurczę, albo chciałaś na jakiś kurs do masaż. Jakiego już nie powiem, że na początku myślałam, może Lomi Lomi, ale myślę, nie, bo to jest nie, no to jest tak cudowny masaż i w ogóle, ale to chyba wolę być bardziej masowana niż masować. No jak się dowiedziałam, że również są inne możliwości, no to się szybko zapisałam, no i ale to jest naprawdę coś wyjątkowego i tak jak mówisz, działa na wszystkie sfery. Ja akurat ten masaż jeszcze miałam robiony w takim trudnym czasie, ale to już nie będziemy wchodzić, dla mnie w trudnym czasie oczywiście. I to mi też pomogło dojść w jakichś tam sferach do siebie. Także jeszcze raz chciałam podziękować osobie, która mi ten masaż robiła. Jak chcecie namiary, to do mnie. To będzie jak się wyrobi, bo ona ma teraz tylu klientów, że ja nie wiem, czy tam będzie miała miejsca. I nie wiem, czy tak mogę ją polecać publicznie, no ale to mówię, to już jest inna sprawa.
No ale wracając do tematu, naprawdę jest to coś wyjątkowego i faktycznie te dwa masaże, ten Lomi Lomi i Peroka, pomimo że pochodzą z tych samych kręgów, tak? Nie. Tutaj Hawaje. Nie. Lomi Lomi to masaż hawajski, natomiast no, Peloka wywodzi się z Australii, tak? Z tym, że warto chyba wspomnieć, że właśnie twórca tego masażu, Alan, on, że tak powiem, wypróbowywał, ponieważ był przez pewien czas był bardzo chory i nikt nie mógł zdiagnozować jego schorzenia. I w końcu jeden z lekarzy mówi, ja się poddaję, natomiast jedyne, co mógłbym panu polecić, to masaże, masaże, masaże. I ale zapytał, jakie masaże? Mówi, jakie pan po drodze spotka, proszę próbować i znajdzie pan. I on tak zaczął robić. I zaczął później sam masować i stworzył. Masaż Peloka powstał, nie chcę używać słowa zlepkiem, bo to nie chodzi o to, że z tego weźmiesz tego. Jest wyborem najlepszych. No właśnie chciałam powiedzieć, że jest wyjątkowym połączeniem zarówno masaży tych elementarnych, które znamy, no tak już były elementarnych, jak i energetycznych. I to jest ta jego wyjątkowość na nowe czasy. I pomimo, że tak jak sobie właśnie mówię, byłam na różnych kursach, ale widzę, że no to jest jakby uwieńczenie na ten czas. Na ten czas. Ten czas w tej chwili, no chyba wszyscy czas przeżyć. Właśnie. Wielkich zmian, wielkich przemian, tak? I nie chcę tutaj wygłaszać jakiejś filozofii, tak? Ale no ja to czuję i myślę, że większość ludzi czuje i na taki czas zmian, ten masaż wydaje mi się... Na teraz właśnie. Na teraz. Przydatny. Mary z Alanem byli właśnie takimi posłańcami. Oni już te nowe czasy jakby zapowiadali, jeździli po świecie, pomagali ludziom zobaczyć, że można inaczej żyć, że można żyć w miłości, że można nie interweniować fizycznie, a wysłać miłość w to miejsce. I to jest chyba... Właśnie miłość jest najlepszą metodą na współczesne konflikty, które są na świecie, wśród nas, wśród rodzin. Bo nie trzeba daleko chodzić, żeby naprawiać świat. Można sąsiadowi pomóc, uśmiechnąć się do niego. I mamy tutaj w okolicy nawet takie przejawy tego, że sobie pomagamy blisko, a nie angażujemy się w dalekie pomocy na drugim końcu świata. Tam są też ludzie, którzy mogą pomagać lokalnie. To jest bardzo ważne, żeby dzielić się tym, co mamy, co potrafimy. Dlatego no, z radością przyjmuję wszystkich, którzy chcą się nauczyć takiego dotyku. Bo dotyk trzeba odczarować. Dotyk może być i jest bezpieczny, pełen szacunku, tylko trzeba trzeba się tego nauczyć. Trzeba doświadczyć, trzeba poczuć. I włożyć to serce. Dokładnie. I to tutaj są takie modne słowa w naszej nomenklaturze, no więc oczywiście tu też działamy z tego pola serca. I to jest to, co mówiliście, że w momencie zmieniamy siebie, zmieniamy świat. To jest czysta fizyka. Pole, które wytwarzamy, rezonuje lub nie z innymi polami. Ale jak tak czy tak, to przełamanie rezonacji wychodzi i stąd właśnie zmieniacie nawet ten mały świat, małą ojczystę, gdzie mieszkacie tutaj. I to spotkanie z masażem zaczęło się w 2001 roku dla Danusi, ja później troszeczkę. Spotkała naszą hawajską nauczycielkę, która przyjechała do Polski, Susan Pine Floyd. I ona, ucząc po hawajsku, na sposób hawajski, pokazywała i my powtarzaliśmy. Wtedy Danusia była na tym kursie. I to był przełom, bo te dowiedzieliśmy się, że jesteśmy nie na kursie na masażu, tylko na kursie kinomana. Kinomana znaczy, kino to jest ciało, mana to jest moc, energia, praca, energia. To połączenie zawiera w sobie również takie elementy, jak zasady hawajskiej filozofii życia. Poznajemy, tak. No i to było naszym przełomem w naszym związku i w naszym w ogóle życiu. Zmieniło nasze życie. Przyjęcie, dowiedzenie się o tych zasadach, nauczenie się ich praktykować.
One... A może nie użyłam słowa praktykować, bo okazało się, że te zasady Huny, one po prostu istnieją. Zostały po prostu, można tak powiedzieć, że, bo my coś wymyślamy i nazywamy, prawda? Coś żeśmy wymyślili i mówimy, a to jest to i to, albo tym i tym jest. Tak? A zasada michałajska jest zupełnie odwrotnie. One istniały od bardzo, bardzo dawna. Wszędzie. Wszędzie. Uniwersalnie. Są uniwersalne i po prostu tylko my, żyjąc w pędzie, żyjąc tym, po prostu nie zauważamy tego. I to dla mnie to było chyba największą niespodzianką i zachętą. To mnie nie ma takiego masażu i takiej metody pracy właśnie jak ta, ponieważ po prostu docieramy do swojego wnętrza. Wszyscy to przechodzimy, wszyscy to mamy, tylko ja się śmieję, że jednym tędy wlata, tędy wylata, tak jak słucha jednym uchem i wypuszcza drugim, tak to zatrzymuje się w naszym wnętrzu. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że obydwa te masaże pozwalają właśnie nam na chwilę się zatrzymać i wejrzeć w siebie. Obydwa. I co ciekawe, ludzie czasem odkrywają pewne rzeczy ze swojego życia, nawet z takich bardzo ukrytych, bardzo ukrytych zakamarków, zakopanych, wypartych z pamięci, które wpływają na ich życie, a oni nie wiedzą, jak to działa, skąd się to bierze. A to się okazuje, że ten dotyk jakby to wyciąga na wierzch, ale nie działa to w taki sposób, że nie przeżywa się tego na nowo, tylko się jakby z zewnątrz patrzy. I odkrywa, że się. Można to uwolnić. To jest jakby teraz obejrzenie filmu, a nie uczestniczenie w tym zdarzeniu. Czyli można też spokojnie powiedzieć, że taki masaż w jakimś tam sensie jest wspaniałym uzupełnieniem terapii. Albo właściwie jest terapią sam w sobie, autoterapią, ponieważ no w zasadzie tutaj jeszcze też może przyjść do Was, jak to się mówi, ktoś bez przygotowania, prawda? Także, że ktoś powie, ojejku, ja nic nie wiem o takim masażu, ja bym chciał, ale ja nie wiem, prawda? No i to tak, no może tak po prostu przyjść, prawda? I da radę. Czemu to się tak zdarza? Nie wszyscy to czytają. To czy mieć gotowość na dotyk człowieka. Tak, jeśli nie boisz się dotyku, jest to jedna z wspanialszych metod w ogóle radzenia sobie ze stresem, z niepokojem, z brakiem pewności siebie, no i z brakiem akceptacji, tak, kochania siebie, czyli akceptacji. Naprawdę ten masaż, kiedy ktoś cię dotyka taką atencją, to czujesz się, ludzie wstają ją tak, że czują, czują się jak Bóg. No wiesz, to jest to, co mówiliśmy, że my wyrażamy, że to jest czas intencji, my też kładąc się wyrażamy intencje, więc się dzieje się szybciej i jak to się mówi, idzie transformacja i wstajemy, jesteśmy nowym, lepszym modelem. Mieliśmy takiego klienta, wysoki biznesmen, który przychodził na masaże przed każdą ważną naradą albo podpisywaniem kontraktu. Proszę. I to jeszcze polecał swoim przyjaciołom również odwiedzenie nas, bo jak pójdziesz do Danusi na przykład, czy do Jurka, to mój kontakt masz załatwiony. Dawało to im po prostu pewność i rozluźnienie. Oni stawali się jakby skoncentrowani. To odkryli to w praktyce, że się to tak działo i pozwalało im to na bezstresowe załatwianie takich ważnych spraw. Wspaniale. No to bardzo Wam dziękuję tutaj jeszcze za możliwość tego wywiadu. Zaraz przejdziemy do części trzeciej, w której porozmawiamy o innych ciekawostkach tutaj, jeżeli Danusia uchyli na rąbka tajemnicy na temat. Z przyjemnością. Między innymi. Dobrze. Tak czy nie? Tak. Dobrze. To jeszcze raz Wam dziękuję tutaj za możliwość. Chyba, że coś jeszcze tutaj na temat tego masażu Lomi, ale wydaje mi się, że wszystko dobrze, co najważniejsze... Dobrze, może powiemy, skąd właśnie się to nas wzięło. O Susan. Susan uczyła się u Abrahama Kauai. To był taki kapuna hawajski, który złamał tapu, ponieważ był zakaz. Tam jest tradycja taka, która nakazywała uczenie swoich następców, ale w ramach rodziny. A ponieważ w czasach, kiedy mogli wyjść, ta wiedza mogła wyjść z podziemia,
już... Bo to oczywiście było zakazane, tak? Jak mnóstwo wspaniałych takich systemów, nazwijmy to. Młodzi Hawajczycy już nie byli zainteresowani, bo wtedy życie amerykańskie się tam pojawiło. Na większości tych wezm jest. Tak. I Abraham stwierdził, że nie ma kogo uczyć, w rodzinie nie ma, nikt nie był zainteresowany, więc wyszedł poza rodzinę. Poza rodziną też nie bardzo, więc wziął wszystkich, którzy... Tak ogłosił wszelki wobec i słuchaj, przez wiele lat został, że powiem, usunięty z ich... Starszyzna się... Poza klan. Był banitą, wyjechał do Kalifornii. Wyjechał do Kalifornii i tam zaczął po prostu uczyć. I tam właśnie dotarła Susan, nasza nauczycielka. I tak naprawdę jesteśmy bardzo dumni, chyba to jest dobre słowo, z tego, że jesteśmy z tej linii Abrahama Kawai. Jest Abraham Kawai, jest Susan i jesteśmy my. Kurczę, to ty jesteście, jak to się mówi, trzeci, tak jakby w przekazie. No jest to, że jest wielu. Oczywiście jest wielu nauczycieli. Tak, ale tutaj chodzi o sam fakt tego przekazu głuchego. Tak, macie bezpośrednio od Alana, to tu macie od Susan, która, no cóż powiedzieć, ja już nic nie mówię. I tam jest taka tradycja była, że rekomendacją dla masażysty, tancerza, było, z jakiej linii pochodzi, kto był jego nauczycielem. Ale do tej pory jest tak i w sztukach walki i nie tylko, tak. I też mamy i break, i w różnych systemach. Tutaj akurat może nie zbrodnia, chodzi mi o systemy, które są gdzieś tam przekazywane. Tak, że przekazuje się tradycje. Tradycja to jest ważne. My staramy się być wierni tej tradycji, ucząc naszych uczniów. Nie wprowadzamy żadnych elementów, które mogłyby zakłócić ten przekaz od Abrahama Kawai. To, co nam przekazała Susan, trzymamy się tego. Jest to, nie mieszamy tego z innymi stylami. Tak, bo wtedy energetycznie tworzy się chaos energetyczny, tak? Na Hawajach jest 80 rodzin w tej chwili, które praktykują różne masaże. Lomi. Znaczy lomi. Tak, bo lomi to znaczy dotykać, ugniatać, tak? Do tych miękką łapą kota. I teraz każda z tych rodzin ma swój styl. I jest kilka szkół, które uczą. Odpowiedniego stylu, tak? Każdy jest odpowiedzialny za ten styl. I my jesteśmy w tej linii Abrahama Kawai poprzez Susan, tak? I mamy, nikt nie wymusza od nas tego, bo nie piszemy oświadczenia jakiegokolwiek, tak? Tylko wchodząc w to, mamy świadomość, że nie przekraczamy tych granic. To jest to, że jak mówi, umowa słowna obowiązuje, w związku z czym tutaj, tym bardziej poza tym, to jest ta etyka, tak, która jest częścią jakby całokształtu i to też daje tą energię taką linijną. Oczywiście, dlatego ludzie czują się bezpieczni. Pociągnęła nas ta filozofia hawajska i sposób traktowania, ponieważ nie ma tam przywiązania. Jesteśmy wolni i nie jesteśmy... Spotyka się w Polsce takie ogłoszenia niezależny nauczyciel z lomi. Bardzo nas to. Nas śmieszy, bo my też jesteśmy niezależni. To jest tak inaczej. Nie podjęliśmy żadnego, nie kupiliśmy żadnej licencji. Nie podpisujemy żadnych zobowiązań. I ukończyliśmy kurs nauczycielski i staliśmy się wolnymi nauczycielami. Spotykamy się z Susan, bo zapraszamy ją tutaj, żeby spotkała się z naszymi uczniami. Ale na zasadzie przyjacielskiej. Nie jest to... Nie jest naszym guru, jest naszą nauczycielką. To jest bardzo ważne. Zresztą wy jesteście też, no właśnie podobał mi się, jak to się mówi tutaj, ten klimat, bo niektórzy boją się na jakiś kurs iść, bo to nie wiadomo kto, nie wiadomo co. A to jest po prostu normalnie, tak to powiem. No, to jest niezwykły masaż, i jeden, i drugi. Różnią się od siebie bardzo, ale mają wspólny mianownik, można powiedzieć, połączenia ze źródłem. Tak, ze źródłem i największego szacunku dla osób. No i my tak samo traktujemy naszych uczniów. Nie staramy się, nie trzymamy ich, nie nagabujemy, żeby się z nami kontaktowali, żeby nam w jakiś sposób przychodzili na następne jakieś tam spotkanie. Jeżeli chcą, mogą, ale nie ma żadnego obowiązku. To jeszcze tak mi nasunąłeś na myśl. To jest niezwykły sposób nauki, ponieważ masaż lomi-lomi, przychodzisz na pierwsze spotkanie i my pokazujemy cię i uczymy cię od pierwszego dnia
całego masażu, od początku do końca. Przez 5 dni. Przez 5 dni. I po 3-4 tygodniach staram się, żeby to nie był za długi okres odstęp, tak, od pierwszego spotkania, przychodzi osoba po raz drugi. I te dwa spotkania to jest taka podstawowa umiejętność już, tak? Ale wszystkiego, bo znasz wszystko, tylko no jeszcze nie jesteś biegła. To drugie spotkanie, tak? Jest jakby tak utrwaleniem tego, tak jak się uczymy angielskiego, po 3 tygodniach czy po 4 tygodniach jest powtórka. To tutaj się robi tak samo, powtórkę, po to, żeby to, czego się nie zauważyło, żeby się utrwaliło, tak, żeby się odkryło ponownie. I teraz zobacz, są takie szkoły, które uczą czegoś tam, no chociażby masażku, byłam na takim kursie i teraz tak, na pierwszym spotkaniu byłam uczona masażu jednej części ciała, na drugim masażu drugiej części ciała, na trzeciej i tak dalej. Już nie będę mówiła, że paluszek lewy, czy tam małe, czy duże, bardziej czy lewy, tak? Tak. I nagle przychodzę na kurs Lominui i pokazują mi cały masaż, demonstruje cały masaż, tak? Po czym uczy nas całego masażu od początku do końca. Tego jest rzeczywiście dużo. I wszyscy mówią, słuchaj, podzielmy to na kawałki. Mówi, nie będziemy dzielić na kawałki, bo człowiek jest całością. I mówię, a poza tym, jeśli nie będzie to dla ciebie, w każdej chwili możesz zrezygnować. No, ja właśnie też podziwiam waszą uczennicę, która robiła mi masaż, że ona tak po prostu to robiła i nie korzystała z żadnych kartek, że ona ma to w sobie, znaczy jesteście dobrymi nauczycielami. Na naszym kursie się nie pisze. Ale zauważyłam trochę, ale jak coś to idzie. Ale możemy zareklamować kursy dla niepiśmiennych. Ale tak, ale prawda, prawda prawdziwa. A prawdziwa prawda. I wiesz co, i to mnie urzekło. To oprócz samego masażu, który doświadczyłam, ale właśnie taka uczciwość, najzwyklejsza przecież uczciwość, pokazuje ci i szacunek dla osoby, która przychodzi. Nie wyciągasz bo na kilka spotkań, tylko wszystko dajesz, wszystko. Jak przyjedziesz jeszcze raz, albo za tydzień, albo za 2 tygodnie, to dostaniesz jeszcze kawałek. Tak, a tutaj nie, dajemy wszystko. I słuchajcie, i te dwa spotkania naprawdę są wystarczające. A jeśli ktoś chce przyjść trzeci czy czwarty, oczywiście może. Natomiast po dwóch spotkaniach absolutnie, po prostu wszyscy pokazujemy właśnie to samo, uczymy tego samego, tak? Ale to się już układa i dlatego pomiędzy spotkaniami jest miesiąc czasu do tego, żeby poćwiczyć w domu, czy jak ktoś chce 2 miesiące, może przyjść i za rok, tylko za rok to już to tamto już ucieknie, ale może. Dla nas liczy się to, że ktoś chce się nauczyć i nie mamy ani żalu, ani pretensji, że ktoś na przykład przerywa. To jest rzadkość. Wcześniej nie starzyło, słuchaj, tyle lat już uczymy, że ktoś mówi, nie, rezygnuję, bo to nie dla mnie. A wcale nie byłabym zdziwiona, bo ten masaż wymaga takiej naszej wewnętrznego otwarcia i chyba odwagi, bo ludzie boją się dotyku bardzo często. Ten masaż, on odczarowuje dotyk. No to jak jesteśmy przy masażach, to jeszcze powiem swoje wrażenia, bo ja postanowiłem się nauczyć masażu, jak już byłem króliczkiem doświadczalnym mojej żony przez parę lat. To tak, jest moim mężem, wszystko testuje na nim najpierw. Tak, testowała na mnie i szlifowała swoje umiejętności. W pewnym momencie pomyślałem sobie, że gdybym ja tak mógł się nauczyć, to mógłbym ją pomasować. Proszę. No i mówię jej przed wyjazdem, bo było tak, że ja woziłem ją ze stołami na te kursy. Sam jechałem gdzieś tam w góry na narty albo na rower i potem po kursie wracałem. Zabieram wszystkie potrzebne rzeczy, tak. I mówię, to, a jakbyś, chciałbym się zapisać do ciebie na kurs. Nie chciała mnie przyjąć. Proszę. Ale słuchajcie, reakcja była taka. Mówi, słuchaj, a co byś powiedziała, gdybym się do ciebie zapisał na kurs? A ja mówię, nie! Ale to tak, słuchaj, no po prostu wiem, nie, prawie że z krzykiem, tak? Nie mogłam uwierzyć. Nie mogłam uwierzyć to, co wyrwało się mi z piersi. A teraz jak to, znaczy, słuchaj, oceniasz? I on po prostu był tak, widać było zaskoczenie jego, tak? Ja wybiegłam do sypialni, słuchaj, bo to się tu odbywało, tak? Wybiegłam do sypialni, usiadłam. Nie, ty, Adamczykowa, o co ci chodzi? I słuchaj,
I natychmiast przyszła mi tak, a jak nie spodobał mu się. Aha. Zasia mówi, no cóż, no. No i słuchajcie, pomyślałem sobie, no Boże, no to nawet jak mu się nie... No właśnie, to się nie spodoba. To się no nie spodoba. No i? No i zabrała mnie na ten kurs. Byliśmy w pięknym miejscu, nad Wartą. No i kurs był już fantastyczny. I przyjeżdżamy do domu. No i masuję, chcę pomasować swoją żonę. Nie. Podchodzę do stołu, a tu leży zupełnie nowa kobieta, inna, zupełnie nie znam jej. To jest niesamowite, prawda? To jest, taki kontakt, z partnerem, którego znam 20 lat i nagle się okazuje, że ja zupełnie widzę kogoś innego. To jest... Krótko mówiąc, tu przerwę, pary na takie masaże to wam też może bardzo ciekawie wprowadzić innowacje w związek. Zapraszamy tutaj na kursy. I co się okazało? Po tym masażu ja odkryłem nową kobietę, zupełnie kogoś innego, ale na wyższym poziomie. Mm-hmm. Nasza relacja się uniosła jakby dwa piętra wyżej. Dopasowanie energetyki. To było coś, jak zaczęliśmy się wymieniać masażami, bo wcześniej to ja dostawałem, to nie było tak. Mm-hmm. Ale teraz jak dawałem ten masaż, to zobaczyłem nowego człowieka. To śmiałem się, że nie trzeba wymienić na nowszy model, wystarczy pomasować. Czasem ludzie sobie nie zdają sprawy, jak niewiele wystarczy, tak, żeby związek wszedł na zupełnie inny poziom. A to jest, nie powiem, poziom chat, takie metody. ale nie wiem, jak to jest, ale ludzie zauważają, że nasz związek żyje w harmonii. Zdecydowanie. I tak też, jak powiem szczerze, jak tak na was popatrzyłam, mówię, kurczę, ja to może, no nie wiem, nie przyznaję się do starzy, bo wiadomo, że tam każdy jest mniejszy niż wasz. To tak na tej zasadzie. Ale to jest właśnie niesamowite, jak dzielicie tą wspólną pasję, jakie to jest, no, połączenie, tak? No, jesteśmy z sobą w tej chwili całą dobę. Nie ma... To też jest ile lat razy? To też jest sztuka. 50 lat. 50 lat. Pół wieku już jesteśmy. Niesamowite, 50 lat. Jakie to są goty tam, już nie pamiętam. Złote. To jak to złote światło, co no się mówi. Do złotych godów to nam troszeczkę brakuje, bo na dwa lata jeszcze do rocznicy ślubu.